Uczniowie 4 ELO jako jedni z pierwszych zatańczyli poloneza na studniówce. Mi jakoś nie sprawia większych trudności, może dlatego, że tańczyłam już na balu gimnazjalnym, także układ znam, nie ma żadnych problemów ani dla mnie, ani dla partnera. Cotygodniowe podsumowanie halowej Ligi Piłki Nożnej. Nieco mniej niż 100 dni pozostało licealistom do egzaminu dojrzałości. Zanim jednak rozpoczną gorączkowe przygotowania do matury i zaczną utrwalać zdobytą wiedzę, to czeka ich chwila oddechu i szampańska zabawa podczas studniówki. Uczniowie 4 ELO jako jedni z pierwszych zatańczyli poloneza. Wcześniej jednak odbyły się próby, by pierwszy wspólny taniec wypadł jak najlepiej. Ja nie miałam w gimnazjum i dla mnie to jest pierwszy kontakt z polonezem i miałam na początku trochę trudności, ale bardzo przyjemny taniec. Mi jakoś nie sprawia większych trudności, może dlatego, że tańczyłam już na balu gimnazjalnym, także układ znam, nie ma żadnych problemów ani dla mnie, ani dla partnera. Ja zauważyłem już tak różne konfiguracje tego poloneza, że myślę, że łatwo się jakoś przygotować do tego tańca. Po prostu trzeba zapamiętać te proste kroki, a że polonez to taki typowy nasz taniec polski, no to taka tradycja, także myślę, że nie ma problemu z tym, żeby się zawsze nauczyć jego i dobrze go z godnością zaprezentować na takiej imprezie, jaką jest studniówka. I choć w kwestii studniówek wiele się zmieniło, to samo podejście uczniów do tego wydarzenia pozostaje niezmienne już od wielu lat. To taki niesamowity wieczór, oni się długo do tego przygotowują, odpowiednie kreacje, przygotowania do poloneza, no wybór partnera. To na pewno jest ważne wydarzenie. My obserwujemy w tym tygodniu przedstudniówkowym, że to jest to wydarzenie tygodnia. Nawet skupienie na nauce nie jest już takie jak normalnie. Jest to wydarzenie, które wpływa na psychikę ucznia, bo mówi się nawet, że jaka studniówka, taka matura. Także myślę, że na pewno ma to wpływ. Myślę, że jak przede wszystkim będziemy się dobrze bawić na studniówce, to będziemy również dobrze potem sobie radzić w przyszłości w życiu. Każdy tutaj już ma gorączkę przedstudniówkową i się przygotuje już od kilku tygodni. No myślę, że no, to jest ważne bardzo nawet w tym naszym maturalnej klasie. Jest ważne, przygotowania, wszystko. I jest coś takiego, że właśnie fajnie te próby poloneza, to wtedy już się tak czuje tą studniówkę. Myślę, że to jest też duży stres, szczególnie dla dziewczyn. Chłopacy na pewno mają mniejszy problem, ale szukanie sukienek, szczególnie w okresie sylwestrowym, świątecznym, z pustki w sklepach, naprawdę dla mnie to był wielki stres, ale myślę, że na koniec najważniejsza jest integracja z klasą, z ich partnerami i myślę, że naprawdę uda nam się to i będzie bardzo fajnie. Studniówka, choć przez wielu wyczekiwana, jest jednak znakiem, że matura zbliża się coraz większymi krokami i przygotowania do egzaminu dojrzałości czas zacząć. W halowej lidze piłki nożnej rozegrano kolejne dwie serie gier. Na sobotę zaplanowana była 14. kolejka rozgrywek. W najciekawszym spotkaniu drużyna Fischer Caravel pokonała drugi zespół Biedronki 6-5. W pozostałych meczach 14. serii gier Lotnisko przegrało z drużyną Autoserwis Wiśniewski, Biedronka pierwsza bez większych kłopotów rozprawiła się z Miejskim Sortem, XXX rozgromił drużynę Ryby, Kamel Aktiv pokonał Autosrak, a Czarni Grudziądz okazali się lepsi od Urzędu Pracy. W niedzielę zostało rozegranych 5 spotkań 15. kolejki. 3 punkty do ligowej tabeli zdobyły kolejno pierwsza i druga drużyna Biedronki, Autosrak i XXX. Z kolei drużyna Ryby i Czarni Grudziądz podzielili się punktami. Spotkanie Kamelu Aktiv z Fischer Caravel zostało przełożone. W tabeli rozgrywek przewodzi pierwsza drużyna Biedronki z 34 punktami na koncie. Oczko mniej mają Autoserwis Wiśniewski i XXX. W dole tabeli bez zmian, Lotnisko i pozycję wyżej Miejski Sort. Na przyszły weekend zaplanowano aż 3 kolejki. Pierwsze mecze rozegrane zostaną w piątkowy wieczór. O 20:30 zagrają Biedronka pierwsza i zespół Ryby. Następnie po 21:00 zmierzą się Autoserwis Wiśniewski z Czarnymi Grudziądz.